Dzisiaj mam dla Ciebie prawdziwy hit. Jeden z klasyków kuchni, jeśli chodzi o śniadania, czyli English Breakfast. Można się zastanawiać, dlaczego w Hiszpanii? Dlaczego jestem w Hiszpanii? W Benidormie, dlaczego nagrywam o English Breakfast? Pozwól, że na szybko opowiem Ci historię miasta, które widzisz za mną. Tam są setki w ogóle restauracji, które takie właśnie brytyjskie śniadania serwują. Jeśli chodzi o to miasto, to kiedyś, jeszcze w latach 70. to była zwykła rybacka wioska, malutka wioska na około 1000 osób. I właśnie burmistrzem został bardzo młody chłopak, który postanowił, że zrobi tutaj to, co widzisz, czyli zrobi tutaj europejski Nowy Jork, żeby tutaj powstały wieżowce. I słuchaj, jak on to zrobił. Napisał do bardzo bogatych ludzi na całym świecie. Trafił na bardzo bogatych Anglików. Napisał na przykład do królowej angielskiej, do różnych właśnie osobistości tam bardzo znanych i biznesmenów i zaprosił ich tutaj po prostu, żeby zaczęli tutaj robić biznes, przyjeżdżali tutaj na wakacje. A jak oni przyjechali, to pobudowali to wszystko. Jest to ogromny kurort turystyczny w tym momencie. I co jest ciekawe, większość właśnie restauracji, większość pubów, które znajdziesz tutaj na mieście, to nie jest Hiszpania, to jest dosłownie Wielka Brytania. Irish puby, właśnie English breakfast na każdym rogu, jedzenie właśnie brytyjskie. Całe miasto mówi po angielsku, wszędzie są Anglicy, niesamowity to jest klimat, bo jak tylko wyjedziesz za miasto, to już normalnie masz Hiszpanię, żeby było ciekawie. Ale właśnie, wracając do English breakfast, będziemy robić sobie to śniadanie. Powiem Ci, że chodząc po restauracjach tutaj na mieście, no nie powiem, że obszedłem wszystkie, ale zdecydowaną większość. Zamówiłem w zdecydowanej większości właśnie ten klasyk, jeśli chodzi o śniadania. I powiem Ci, że nie wiem, co do końca o tym myśleć, bo jest to bardzo dziwne. Większość rzeczy jest robione z rzeczy, z produktów przetworzonych, zaraz zresztą dojdziemy do wspaniałej kiełbasy. Te śniadania kupujesz od około 2,50 na happy hours rano. Zazwyczaj to kosztuje około 4-5 euro za osobę do nawet 15-17 euro za jedną osobę. Tak więc cenowo jest bardzo różnie. A jakościowo zazwyczaj tak samo, bo to są bardzo proste składniki. Po pierwsze, będziemy mieli fasolę z puszki. To jest fasola w zalewie pomidorowej, bardzo często właśnie znanej marki Heinz. Fasola z puszki, do tego czasami zapyta Ciebie kelner, czy chcesz z fasolą, czyli with beans or with tomato, to czasami jest podawane razem i dostaniesz i właśnie i fasolkę, i jeden plasterek takiego właśnie pomidorka. Czasami będziesz zapytany, z czym chcesz. Jeżeli jesteś pytany, z czym chcesz, to zazwyczaj dostajesz wtedy całego takiego z puszki wyciąganego właśnie też z zalewy obranego. Co kto lubi, ja zdecydowanie wolę z fasolą. Do tego oczywiście idzie boczek. No nie mogłoby być English breakfast bez boczku, ale boczek, który jest tutaj dostępny, on smakuje tak jak nasz plaster, trochę grubszy mięsa. One w ogóle są sporo grubsze niż w Polsce. Do tego oczywiście będą jajka sadzone, chleb tostowy obowiązkowo. W ogóle to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że tutaj w wielu sklepach, i tak samo zresztą w Anglii, jak mieszkaliśmy ponad rok w Londynie, człowieku, chleb tostowy w Islandzie mrożony można kupić. Normalnie są całe wielkie takie sklepowe zamrażary i tam jest tylko i wyłącznie chleb. Nie wiem, po co Anglicy mrożą chleb tostowy, no ale jak lubią, to lubią. No ich wybór. Oczywiście będziemy robić sobie herbatkę English Breakfast, zrobimy ją z mlekiem, tak jak Anglicy piją herbatę z mlekiem. Ja na tym kanale jadłem różne rzeczy, jadłem tutaj jeżowce, jadłem tutaj ośmiornice, jadłem tutaj płaszczkę, ale na samą myśl o herbacie z mlekiem mi się robi niedobrze, no ale no wypijemy dzisiaj, trzeba. W każdym razie, no i oczywiście moja ulubiona część całego tego śniadania, czyli hash browny. Znowu, mamy pakowane gotowe, takie jakie są używane w większości knajp tutaj na mieście, po prostu oni tak jedzą. No Anglicy nie są najlepsi, jeżeli chodzi o kuchnię. No i nie bez powodu mówić, na przykład kuchnia francuska, tak jak mieszkaliśmy we Francji, świetne owoce morza, świetne sery, właśnie wina. A w Anglii to są takie papki, pudingi, no w zasadzie nic jakiegoś specjalnego. A hash browny to jest w zasadzie co? Hash browny to jest taki... Zresztą otwórzmy sobie może, bo to jest aż ciężko. Ja nie wiedziałem, co to jest hash brown. Prawdę mówiąc, myślałem, że to oni robią na miejscu. Zostałem oświecony, że kupują to właśnie w takich tych. To jest taki papka ziemniaczana z kawałkami cebuli. Placek ziemniaczany troszeczkę właśnie z kawałkami takimi cebuli, cząstkami większymi. No mówię, no... O, tak to się prezentuje. I to będziemy wrzucać zaraz do piekarnika na kilka minut. I tak samo do piekarnika właśnie damy tą wspaniałą kiełbaskę. Przeczytajmy sobie tylko jej skład, bo powiem Ci, że ja pierwszy raz próbowałem tego właśnie w Anglii. Potem przyjechaliśmy tutaj, zjadłem na mieście i się pytam, mówię, co to jest? Dlaczego ta kiełbasa jest taka, no nie najlepsza, delikatnie mówiąc? Bo ta kiełbasa w swoim składzie ma, proszę ja Ciebie, 50% to jest mięso z świnki, tak? Pork to świnka.
ale tutaj reszta to jest bułka tarta. To jest mięso z bułką tartą, British Special since 1953, quality the best. I to też można w ogóle, co ciekawe, to można robić deep fry, czyli właśnie na głębokim oleju 6-7 minut. Można to robić smażąc na patelni, można to robić na grillu, można to robić w mikrofali, bo Brytyjczycy masę rzeczy wrzucają do mikrofali. To jest straszne, jak ja zobaczyłem pierwszy raz, jak ktoś gotuje w mikrofali danie przez pół godziny, na pół godziny, na maksa do mikrofali, słabo mi się zrobiło. No ale tak jedzą, no nie poradzimy na to. Dlatego w Wielkiej Brytanii ciężko było w ogóle coś dobrego zjeść. To się do polskich sklepów często chodzi. A kiełbaska prezentuje się w ten sposób. One mi się na słońcu już troszeczkę rozmroziły. One normalnie są zamrożone na kość i one będą tak charakterystycznie pękać. Mamy ich tutaj w paczce całkiem sporo. My zaczniemy od tego, że jak w każdej dobrej brytyjskiej restauracji podgrzejemy fasolkę w mikrofali, tak jak zaleca producent. Do piekarnika wrzucimy kiełbaskę i hash browny i za chwilę tutaj wrócę, zrobimy sobie właśnie jajko sadzone z boczkiem i później na tym samym tłuszczyku właśnie chleb tostowy. Anglicy w ogóle, jeśli chodzi o chleb tostowy, to nie dość, że potrafią go zrobić na właśnie oleju, który został po tym wszystkim, my będziemy akurat używać oliwy, to jeszcze potem go masłem machnąć, tak więc jest tłusto, tak więc przejdźmy sobie na szybko do przerobienia pierwszych składników. Dobra, oni mówią tutaj do piekarnika 210 stopni 15-20 minut, to samo zrobimy z kiełbaską. I w ogóle patrz, jesteśmy dzisiaj w kuchni, w apartamencie, który tutaj wynajmuję w Benidormie, mieszkamy tu już pół roku z przerwą na święta w Polsce. Zobacz, jaka akcja, bo w pralni, jesteśmy na 30 piętrze w budynku, w pralni mamy w kuchni mamy pralnię na zewnątrz, na takim niby balkoniku. Tu normalnie, patrz, jest widok, tam widać morze. Od przodu na balkonie też było widać, bo jesteśmy z tyłu budynku. A tutaj panowie budują kolejny taki wielki wieżowiec. Jak Ci mówiłem, że właśnie to miasto się rozrosło dzięki temu młodemu burmistrzowi. Panowie budują wieżowiec. Możemy zrobić sobie w ogóle zbliżenie, jak oni tam jeżdżą tymi ciężaróweczkami, ale tam popylają. Zobacz, i to się toczy i toczy, usypali całą tą górę. Dobra, wracajmy do gotowania. Tutaj w tej pralni też oczywiście jest zawsze ekspres na kawę, to jest trzeci apartament w tym budynku, który wynajmujemy, zawsze jest tak samo, to jest dziwne, bo wchodzisz do mieszkania i dosłownie wiesz, co się będzie działo. Czyli co, bierzemy sobie, w pierwszej kolejności weźmy sobie właśnie naszą fasolkę z sosem pomidorowym. Wezmę jakąś łychę. Więc dobra, weźmy sobie to tak delikatnie. A te sobie wrzucimy. Ile zjesz? Ile chcesz? Hash brown 2 i jedną kiełbaskę. Okej. Okay. Ja też hash browny. Ja akurat lubię. Bardzo lubię, bo ja lubię wszystko, co jest z ziemniaczków. I co? To chyc do piekarnika. Hash browny i turbo kiełbaski już w piekarniku. My w takim razie przejdziemy do boczku, do jajeczka i do chleba. Odpuszczam dzisiaj pomidora, bo to będzie taka najbardziej standardowa wersja. Tak jak mówię, jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej można. Zaczniemy od boczku, potem damy sobie właśnie na tym tłuszczyku, zrobimy jajka. Do tego czasu mam nadzieję, że już tam wszystko w piekarniku dojdzie. Tak wyglądają właśnie te ich boczki. One są, mówię, plastry mięsa, takie trochę jednak grubsze niż w Polsce. Chociaż ten jeszcze do najgrubszych nie należy. W ogóle, co ciekawe, słuchaj, bo to jest w ogóle dobra akcja. Jak we wszystkich tutaj restauracjach, jak chodzisz, oni każdy ma właśnie to w innej cenie, to śniadanie. I oni się wszyscy prześcigają tym, co do niego dokładają albo co z niego zabierają, żeby cenę obniżyć. Więc czasami masz hash browny, czasami nie masz. Czasami, tak jak Ci mówiłem, jest fasolka i pomidor, czasami tylko jedno do wyboru. Czasami jest jeden plasterek bekonu, a czasami są dwa, a do tego są zestawy jumbo, bądź każdy z tych składników, typu jedno jajko, jeden plasterek tosta, jeden kawałek bekonu, dokupić za 1 euro. Tak więc tutaj jest dla turystów to przygotowane niesamowicie, można sobie... No, ciekawe to jest naprawdę, byliśmy w tylu tych restauracjach i powiem szczerze, że to, co najbardziej, którą lubię, to jest tutaj niedaleko od nas, jest taki corner pub, nazywa się Vincent i w Vincencie jest tak po prostu swojsko, po domowemu, tam jest też normalna dobra kawa, wtedy taka fajna na śniadanko, tak jakby się w domku po prostu człowiek sobie przygotował. No, boczek pachnie zawsze świetnie, zresztą co tu dużo gadać, to dobre mięsko z dobrym tłuszczykiem na oleju. Jest to bardzo fajne śniadanie, ja lubię ciepłe śniadania, lubię śniadanie takie właśnie sycące, żeby potem długo się nie chciało jeść.
ale też bardzo lubię na przykład śniadania na słodko, na przykład jakiś drzemik albo żółty ser z drzemem, to jest w ogóle mistrzostwo. Dobra, damy temu jeszcze dosłownie chwileczkę, wrzucimy sobie jeszcze jeden plasterek boczku, żeby każdy miał po dwa, będzie takie prawie jumbo. I wtedy na tym tłuszczyku zrobimy sobie obydwa jajka i do tego czasu, tak jak mówiłem, powinniśmy mieć... Ustawiłem timer. Okay. Tak, jeszcze 6 minut, dobra. No to na spokojnie. Mamy timerek ustawiony. Dobra, są takie plasterki, że myślę, że one już jak najbardziej będą w porządeczku. Już co, sobie tutaj to podstawię. I w niektórych takich właśnie restauracjach dostaniesz to po prostu tak walnięte z tą całą fasolą, rozlane tak na talerz. Tak jest, tak też, tak śmiesznie czasami. Dobra. No, ale widok tutaj jest niesamowity, co nie? Jesteśmy właśnie, tak jak Ci mówiłem, jesteśmy na wysokości 30 piętra, a dokładnie na piętrze 24 w tym budynku, bo ten budynek do samego dołu, 6 ostatnich pięter, pomimo że nie są pod ziemią, są opisane jako minus 1, minus 2, minus 6 i on ma minus 6 właśnie takich pięter z parkingami. Ale jest nieziemsko wysoko. To jest chyba najwyżej, jak mieszkaliśmy tutaj w trakcie naszych wypraw. Mieszkaliśmy na 18, na 17 piętrze, na 22, teraz właśnie te 24, które jest na wysokości 30, niesamowita sprawa. Ja w ogóle bardzo lubię mieszkać tak wysoko. Dobra, myślę, że możemy spróbować zdjąć jajeczko, żebyśmy go nie pękli. Sukces, jest pewien sukces. Tak więc od razu i zawczasu wbijamy drugie, żeby patelnia nam nie stała pusta, żeby nam się oliwa nie spaliła. Oj, przepraszam, zahaczyłam chyba. Troszkę soli i za chwilę mamy już gotowe nasze hash browny i kiełbaski w piekarniku. Jeszcze 2-3 minutki właśnie na fasolę z mikrofali i wszystko ładujemy na talerze. Zapomniałbym jeszcze o tościkach, no przecież za tościki też się dopłaca euro, czasami nawet euro 50 za kromeczkę. Tak więc co, wrzucimy sobie już, jeden nam się już zmieści. Zaraz dorzucę kolejne tościki, chyba po jednym zjemy, co? Nie będziemy się zapychać chlebem za bardzo. Jajeczko prawie gotowe, zdejmę to, wrzucę tamto, idziemy wstawiać w takim razie fasolkę. Przed chwilą poleciałem wyjmować rzeczy z piekarnika, a tu się okazało, że mewy już siedziały, czekały, a są ogromne. Te mewy, które mieszkają tutaj, są ogromne. Pewnie zaraz znowu któraś wyląduje. A bezczelna już na stole prawie łaziła, wiesz? W Portugalii jakie były straszne, to te to przy nich to są malutkie, tamte były bydlaki, pa jest. Widzicie. A cwane są bestie? Fasolka jest już gotowa, bo co by miała nie być z mikrofali. To sobie może każdy w domu kupić, zobaczyć jak to smakuje. Dostępne jest w każdym sklepie. W piekarniku widzę, że też już kiełbaska pękła, tak więc doszła. Wszystko nam się ładnie rumieni. Rzućmy to sobie do góry. I co, idziemy nakładać na talerz w takim razie. Wszystko jest już gotowe, mamy wszystkie składniki. Walnijmy sobie tak od serca tej fasoli. Ja ją naprawdę lubię, o dziwo naprawdę. No jest z puszki, ale to jest naprawdę całkiem fajne, takie wystarczające danie. Tak jak tu u Wincenta, od serca na talerz. I do tego weźmy sobie hash browna. Od razu jeszcze drugiego. No i tą wspaniałą... kiełbaskę. Zobacz, pękła, tak jak ona ma w zwyczaju. No i nie mogę tego tak zostawić. Mamy herbatkę brytyjską z mlekiem. To mleko tu stoi w ogóle na słońcu, tu jest 20 parę stopni. No dobra. Spoko. W ogóle jak pracowałem w Londynie, w Lombardzie, to często właśnie się latało po mleko do herbaty na zewnątrz do drugiego sklepu, to się nazywa po angielsku convenience store. Jest ich cała masa, zazwyczaj prowadzonych przez Hindusów. I to są takie małe sklepiki, coś jak nasze Żabki, albo kiedyś był Fresh Market, tylko że nie są jakby z jednej sieci, to nie jest sieciówka, tylko tak jak oni by się wszyscy Hindusi w całym mieście umówili, hej, prowadzimy dosyć podobne sklepy z podobnymi rzeczami, nie wchodźmy sobie w drogę. No dobra, posmakujmy zatem tego
Dobra, tym na końcu sobie zepsuję humor. Zobaczmy. A, nie no, jeszcze. Przecież nie byłoby to English Breakfast po brytyjsku, gdybym teraz jeszcze nie posmarował tego tosta o masełkiem. No i dopiero teraz to wygląda po ludzku. Dobra. Mówię, ja naprawdę lubię tą fasolę. Ona jest w takim gotowym sosie pomidorowym. Jest trochę słodka. Jak fasola, zapychająca, pożywna. Bardzo w porządku. Hash brownika nie omieszkam oczywiście myknąć. Oj, trochę mi się tutaj widzę rozpadł. Czekaj. No ale są zawsze dobra. To jest ziemniak, to jest cebula. Ja to je w ogóle lubię tak w rękę wziąć i gryza zrobić. One są w takiej fajnej, przypieczonej skórce. Tu nie ma co nie smakować. To jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo w porządeczku. No tutaj już bez różnicy, jaką kiełbasę angielską kupisz. O, zobacz, jak to wygląda. To jest taka paćka, mazia, nie wiem, jak to nawet nazwać. Pasztecik nasz. No, pastecik, no. Pieczeń rzymska. No, można. No tak smakuje Londyn. Jak kiedyś ktoś był w Londynie i jadł coś w Greksie, to dokładnie tak to smakowało. O, troszkę boczusiu. Ten boczek jest spoko. No, jak taki fajny kawałeczek mięsa. Jajeczko, no w jajeczku nie ma co nie smakować. Zobaczmy, czy się żółteczko ładnie rozleje. Tak, zobacz, mamy płynne żółteczko. I to jest tak naprawdę cały bajer tego śniadania, że teraz masz do tego właśnie sobie kawałek tosta, możesz sobie go w żółteczku maznąć. Do tego na ciepło jest fasolka. Przegryź hash brownem, przegryź sobie kiełbaską. Bardzo dobre. Daj w ogóle znać w komentarzu, czy ty lubisz taką herbatę z mlekiem, bo to w Polsce, ja wiem, że to funkcjonuje. To się nazywa bawarka w Polsce. Dla mnie to jest okrutne. Chociaż muszę przyznać, że jak się siedzi na słońcu, to się po prostu chce pić. No ale to jest herbata z mlekiem. Nie, dobra, nie dla mnie. Ale śniadanko jest pyszne. Tak więc widzimy się przy następnym gotowaniu.